Siema. Jesteśmy znowu na plaży w Lubczynie. Dawno mnie nie było, jakieś 2 tygodnie. Dzisiaj będziemy szukać, jak widzicie, jestem w woderach. Z tego względu, że no jest już zimna woda. Dzisiaj rano było 4,5 stopnia, także nie za ciepło. Wejdziemy, zobaczymy, co tu jeszcze można znaleźć, wygrzebać z tej plaży. Woda widzę, że jest dosyć wysoka. No to zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Do pierwszego dołka. No, jest bardzo czysta woda. Wręcz idealna do nurkowania. No niestety jej temperatura no jest bardzo niska, no jest zimna. Tą piankę, co mam, to nawet by nie ochroniła mnie przed tym zimnem, tak sądzę. No a na razie nie mam jeszcze suchego kombinezonu. Także dla mnie sezon nurkowania chyba się skończył. No ale sezon na wodery i plaże jest otwarty cały rok. Chyba że lód będzie. Jest naprawdę piękna październikowa pogoda. Jak sami zobaczycie, naprawdę słoneczko fajnie świeci. Jestem w podkoszulku. No ale tak jak mówiłem, pogoda rano i temperatura była niezadowalająca. Dobra, do pierwszego dołka. Miało jakieś 5 minut, mamy pierwszy fajny sygnał. Wykopiemy go. Mamy go. I co tu było? Mamy kawałek zrywki od puszki. Ciekawego, wypatrzone na oko. Jest to jakaś obejma ze stali nierdzewnej, nie, aluminium. Dobra, śmieci. Fajny sygnał. Obok. I co my tu mamy? Chyba nie wykopane. Mamy kawałek chyba jakiejś zapalniczki miedziany. Dosyć ciężki na wierzchu, czyli to dobry sygnał. Mamy ciężkie przedmioty na wierzchu. Ostatnie wiatry i fale zabrały świeży piasek. Teraz możemy poszukać czegoś lepszego. Dobra. Bardzo dużo syfu, jak sami widzicie. Ciężko będzie cokolwiek znaleźć tutaj. Ładny sygnał miałem, 25-26. Zobaczymy. No dobra, szukamy. Mam to w ręku. Dalej nie widzę, co to jest. Dziwne. No, kawałek aluminium, śmieci.
Coś tu jest. Szkło zabieramy oczywiście. No chyba muszę zmniejszyć czułość, bo dużo. Dobra, jest kawałek aluminium. O. Mamy kawałek łuski. No, trafiają się też kapsle, nie? O, jakiś kawałek miedzi. Dużo śmieci. Głęboki sygnał. Zobaczymy, co to. Podejrzewam, że to jest kawałek puszki. O, kawałek blachy. Śmieci. Sprzątamy jezioro. Zawsze jakaś korzyść dla środowiska. No i dla nas oczywiście. Pozbywając się śmieci, kapsli, jakichś tam metali i tak dalej, zawsze czyścimy dno z jakichś niepożądanych sygnałów. Później łatwiej jest wykopać coś cennego. Naprawdę woda jest zimna. Zamoczyłem tak do łokcia. Rękę. To przez chwilę mnie... Duży sygnał, też pewnie jakiś śmieć. Dosyć głęboko. O, nie wiem, czy wykopię. Zahaczyłem o coś dużego, niestety. O, jakaś duża blacha. Mamy. O, ciężarek. Już jak nurkowałem, to mniej więcej kawałek dalej. Też tych ciężarków dosyć sporo było. Dają ładne sygnały. Kawałek łyżki z żarta już. Kawałek miedzi. Nic szczególnego dzisiaj. Mamy pierwszą monetę dzisiaj. Chodzę już ponad pół godziny, pierwsza moneta, jeden grosik. Na szczęście. Dosyć ładny sygnał, 52. Ło, 10 zł z PRL-u, nie, 20, sorry. Ładny stan. 86 rok. Dobra, pochodzimy tu trochę. Sygnał 53, jak na jeden grosik, ale nie, to nie jeden grosik, to kawałek aluminiowego, aluminiowej złotówki z PRL-u chyba. Wow. Mamy, szukaj dalej, szukamy. Mały sygnał. Już coś widzę na wierzchu, nie, patyk.
Aluminium. Też mały sygnał, pewnie też aluminium. Pewnie. Mamy. Amelinium, panowie i panie. Sygnał 25 na 10 groszy. Albo aluminium. Albo pękniętą zrywkę. Wiele możliwości. Złoty pierścionek, miedziany pierścionek. Też może być. Na razie to mamy tylko pełno śmieci. No i mamy kawałek jakiejś ocynkowej blaszki. Czyli nie trafiłem. Sygnał 60, 67 nawet, tam taki skaczący. O, jest coś konkretnego. 5 groszy polskie, współczesne. Naprawdę mega słaby dzień dzisiaj. Dawno nie miałem takiego słabego dnia. No ale jeszcze się nie skończy. Jest dwójka z PRL-u, oczywiście, dwójeczka z PRL-u, który rok? 81. Zawsze pomiędzy tymi starymi monetkami może kryć się jakaś perełka. A może nie kryć się wcale nic. Ale zawsze zrobiliśmy coś pożytecznego, trochę posprzątaliśmy. Wyszliśmy na świeże powietrze. Ja troszeczkę już, kurczę, zakatarzony. Sygnał 60. Dwójka z PRL-u. Nie. Mamy 2 grosze. Sygnał 66. Widzę monetkę. 2 złote z PRL-u. A jak? Proszę bardzo. Jest moneta. 150 groszy. No proszę. Wszystko w promieniu gdzieś około 15 metrów. Przeszłem całą plażę, nie było tylu sygnałów co tutaj, nie? Czyli widocznie tamte miejsce przechodzone już przez setki ludzi. Setki może przesadziłem, ale no wiem przynajmniej, że kilka osób tu przyjeżdża. Oprócz mnie, a ja sam byłem tutaj w sezonie ze 30 razy.
No kurczę. Mamy telefon, muszę się rozłączyć na chwilę. Sygnał 62. Sześćdziesiąt sześć nawet. Gdzie? A już widzę ładną krągłość. Mamy 5 groszy. Mamy następne 5 groszy. Jak dalej pójdzie, to się dorobię. Pięćdziesiąt dwa. Mamy grosika. Tak jest. Jeden grosik. Pochodziliśmy z godzinkę. Nic ciekawego nie znaleźliśmy. Zrobię takie małe podsumowanie w aucie. Niestety muszę zbywać się do domu. Obowiązki. Lubczynę już chyba sobie na razie odpuszczę. Trzeba będzie poszukać jakiejś innej miejscówki. Nie wiem, zobaczymy. Jak coś, to będzie. Będą filmiki. Także do zobaczenia na podsumowanie. Jesteśmy już przy aucie. Sorry za burdel, ale po prostu auto mam do pracy. I teraz tak, jak widzicie, mamy naprawdę bardzo dużo śmieci, kapsli, jest też dużo jakichś śmieci, ołów, jeden akurat się trafił. No niezadowalający dla mnie dzień dzisiaj, o monet mamy naprawdę bardzo mało, 50, może gdzieś koło 80 groszy się uzbiera, reszta to jest złom. Także tak wyglądają nasze poszukiwania. Zobaczymy, kiedy teraz wyskoczę. Jak coś, to wrzucę filmik od razu po wyjściu. Mam plan jeden, żeby wyskoczyć do Czarnocina. Zobaczymy, jak tam będzie. Byłem tam kilka razy. Wpadło sporo sreberek, jedno złoto. Ale plaża jest jeszcze do przejścia. Także do zobaczenia. Na razie.